przerwie spotykają się tutaj ponownie. Spotykamy się. Także witam na wieczornej gali Ogólnopolskiego Turnieju Sportowego Buchar Rektora Politechniki Gdańskiej. Po raz trzeci turniej odbywa się tutaj i w tym roku organizatorzy podjęli się wyzwania, jakim jest organizacja Mistrzostw Polski Federacji Tańca Sportowego Dzieci i Juniorów Młodszych Kombinacji Tańców oraz Grand Prix Polski Polskiego Związku Sportu Tanecznego. Także tegoroczna edycja turnieju była rektora Politechniki Gdańskiej, a również rangę Mistrzostw Polski w dwóch kategoriach. Zapraszam bohaterów wieczoru do rundy honorowej. Poproszę takie dwa kółka wokół parkietu. Przyjrzyjmy się uważnie najlepszym parom finalistom Mistrzostw Polski kategorii dzieci, juniorów, młodszych, Grand Prix Polski, Polskiego Związku Sportowo-Tanecznego oraz turnieju ogólnopolskiego Buchar Rektora Politechniki Gdańskiej. A maszerują przed Państwem reprezentanci sportowych klubów tanecznych, Akademia Tańca SMOW, Róży Gdański, Lep Dance Gdańsk, Forte Dance Progress Warszawa, Dance Academy Bydgoszcz, Fala Sopot, Flesz Nowogrodzkie Gdańskie, Impact Team Warszawa, Jantar Elbląg, Klub Tańcowarski Gdyłek Warszawa, Latino Cafe Gdynia, Pasja Koszalin, Promenada Augustów, Sportowy Klub Taneczny Fabryka Tańca Bydgoszcz, Studio Tańca Adam Bożencki na Wrocław, Starlight Zielona Góra. Przed nami maszerują reprezentanci klubów Tempo Bydgoszcz, The Best Gdańsk, Tiger Team Łódź, Taneczny Klub Sportowy Kreatyw Dans Rumia, Taneczny Klub Sportowy Dans Gołfel, UKS Filip, Warszawa, UKS Janka, Gdańsk. Organizatorami turnieju jest Uczniowski Klub Sportowy Janka Gdańska, patronem zawodów jest miasto Gdańsk. Patronat honorowy turnieju sprawuje ten patronat marszałek województwa pomorskiego pan Mieczysław Struk. Patronami turnieju są również Polski Związek Sportu Tanecznego, Federacja Tańca Sportowego, Pomorski Związek Tańca Sportowego oraz rektor Politechniki Gdańskiej pan Krzysztof Wilde. Poznajmy komisję sędziowską turnieju, jak i Mistrzostw Polski. Sędzia główny to pan Marcin Ściebiński z Warszawy, który czuwa nad przebiegiem Mistrzostw turnieju, aby było zgodnie z przepisami Federacji Tańca Sportowego, Pomorskiego Związku Tańca Sportowego oraz Polskiego Związku Sportu Tanecznego. W gronie komisji sędziowskiej pracują i znajdują się również pani Anna Czyżyk-Hełm, bardzo proszę o pozostanie, pan Grzegorz Gargula, Kraków, pan Antoni Grycmacher, Szczecin, pan Andrzej Jakubowski, Wrocław, pani Dominika Kubik-Marzec, Warszawa, Szymon Kulić,
panią Barbarę Wikieł, którą zapraszam na środek. Witam również prezesa Polskiego Związku Sportu Tanecznego, pana Antoniego Czyżyka, którego również zapraszam. Oddaję głos. Bardzo poproszę o oficjalne otwarcie galerii mistrzostw. Jak kilka ciepłych słów. Szanowni Państwo, jako gospodyni tego miejsca, chciałabym Państwa serdecznie przywitać na tej sali, no, powiedzmy, w murach naszej uczelni. Jest mi niezmiernie miło gościć tak dostojne grono sędziów, którzy zjechali do nas z całej Polski. Podobnie zawodnicy, pary, które przed chwilą się zaprezentowały i które też Państwo być może widzieli wcześniej. Bardzo wszystkich serdecznie witam. To dla nas naprawdę ogromna przyjemność, że możemy być organizatorem tych mistrzostw. I szczególnie też serdecznie witam studentów Politechniki Gdańskiej, którzy staną dzisiaj do konkurencji tańca. To mnie jako prorektor tych spraw studenckich niezmiernie cieszy, że wśród naszych studentów, studiujących przecież nauki ścisłe, techniczne, są osoby, które wykazują się no, tak, czymś tak pięknym, angażują się w coś tak pięknego jak właśnie taniec. Także jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich raz jeszcze i uważam, że Mistrzostwa Polski Dzieci Juniorów Młodszych w kombinacji Grand Prix Polski, trzeci ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego o puchar rektora Politechniki Gdańskiej możemy tym samym uznać za otwarte. Szanowni Panowie, drodzy tancerze, koledzy sędziowie, jest mi niezmiernie miło gościć w Gdańsku, mieście, które jest miastem wolności. A taniec to jest element, który tą wolność nasi zawodnicy mogą pokazać, zainspirować. Ale wiemy o tym, że to jest ciężka praca. Ciężka praca i zawodników, którzy dzisiaj będą zmagali się o tytuł, trenerów, instruktorów, a chyba najbardziej rodziców, którzy pilnują, żeby konsekwentnie treningi były odbywane. Za to wszystkim trenerom, instruktorom, rodzicom serdecznie dziękuję. A wierząc w to, że dzisiejszy wieczór, dzisiejszy dzień będzie dla nas pięknym doznaniem, życzę dobrego wieczoru i tak jak już pani prorektor powiedziała, uważamy Mistrzostwa Polski Dzieci i Juniorów Pierwszych za otwarte. Dziękuję bardzo sędziom, dziękuję pani prorektor, dziękuję prezesowi. Dziękuję serdecznie parom, które bardzo proszę już o zejście z parkietu i przygotowanie się do rywalizacji. A ja chciałabym jeszcze pozdrowić wszystkich trenerów, którzy znajdują się na sali, bo to również i wasze święto. Emocje są ogromne w sercach tancerzy, ale również i u was także.